Kontrola w Narodowym Instytucie Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego wykazała liczne nieprawidłowości organizacyjne i zarządcze. W zbadanym zakresie procesy oceny wniosków, wyłaniania projektów do dofinansowania, a także ich weryfikacji i rozliczania były nierzetelne, a w niektórych przypadkach niezgodne z prawem, niecelowe lub niegospodarne oraz zagrożone czynnikami korupcjogennymi. W dodatku znaczna część nieprawidłowości miała charakter stale utrzymującej się dysfunkcji. Wpłynęło to na ocenę działania Narodowego Instytutu Wolności jako instytucji niespełniającej wszystkich wymogów celowego i racjonalnego wydatkowania środków publicznych. Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła również szereg negatywnych zjawisk w działalności znacznej części badanych beneficjentów, fundacji lub stowarzyszeń uzyskujących środki z Narodowego Instytutu Wolności.